Dzień dobry, cześć. Patrzę, czy mam wszystko przygotowane, bo dzisiaj dzień wolny, więc mogłem po prostu zapomnieć czegoś, bo zbyt mało rzeczy masz na głowie. Dzisiaj golenie. Kolega Szrak, Tomek. Tomek polecił mi szabetkę do golenia. Powiedział, że ona jest rewelacyjna, świetna i w ogóle. Nie wiem, czy mówił to na żarty. Nie wiem, czy to może prawda, ale powiedział inaczej, że to jest bardzo dobry sprzęt, a jego zdaniem nawet przewyższa szabetki, chińskie klony oryginalnych Federów. I tu jest mowa właśnie o szabetkach na system FAC, czyli Feder Artist Club, na te szerokie żyletki. Ja skusiłem się i zakupiłem taki sprzęt. I to chyba, nie chyba, to jest najtańsza możliwa alternatywa. Zobaczymy, czy ta najtańsza alternatywa pozwoli się nam ogolić. Ale najtańsza możliwa alternatywa kupienia szabetki na system FAC. I co ciekawe, na wyposażeniu jeszcze jest taki zestaw żyletek. I to nie jest zestaw, to jest pełne opakowanie, a nawet pełne opakowanie plus. Jest 24 żyletki. Z reguły opakowania są 20-żyletkowe, tudzież 15, jeżeli to są żyletki te guardowskie z żyłkami. No Chic wydaje 30-żyletkowe opakowania, ale tak to z reguły są 20, a tutaj jest 24 żyletki. Zestaw ten na portale aukcyjnym naszym Allegro kosztuje 65 zł plus koszty wysyłki. No to to już jest uzależnione. Ja wziąłem sobie wysyłkę tam za 7 zł bodajże, 7 coś. Zapłaciłem 72,50, 30, już nie pamiętam, coś takiego. Przy czym same te żyletki pewnie by kosztowały około 60 zł przy 20. Czyli tak naprawdę, czyli jeżeli to kosztuje 65 zł, no to wychodzi, że sprzęt do golenia będzie kosztował 5 zł? I powiem tak. Ja to rozpakowałem, ja to oglądałem, ale nigdy się tym nie goliłem. I powiem tak, na wyposażeniu, bo to jest fryzjerski zestaw, są dwa takie plastikowe uchwyty, w które chwytamy tą żyletkę i wsuwamy potem w szabetkę. Jeden jest ponoć do uchwyt, do ten z ząbkami jest do cieniowania włosów, a drugi właśnie do podgalania golenia. Tak naprawdę chyba do podgalania, choć, no nie wiem. No jest ten sprzęt. Ja go zobaczyłem pierwszy raz. No nie ukrywam. Dla mnie wykonanie inaczej. Wykonanie nie jest złe. Ale materiały i ogólnie całość to mi wygląda jak zestaw młodego barbera dla 3-letniego dziecka do przedszkola i ma sprzęt do golenia i udaje, że ma brzytwę. Naprawdę. No nie wygląda to wcale poważnie. Wręcz przeciwnie. Wygląda to śmiesznie i to tak jak mówię, można byłoby dać dzieciakowi i będzie udawał sobie goli brodę. Więc no, wygląd bardzo, bardzo, bardzo prosty. Wykonanie blaszka taka, kurde, zagięta, którą potem jak zamontujemy ostrze, no blaszka, która, no powiem bardzo. No ale jeżeli z paczką żyletek i to jeszcze powiększoną paczką żyletek, sprzęt kosztuje 65 zł, gdzie paczka pewnie by tyle kosztowała tych żyletek, no to to jest gratis do tych żyletek wychodzi, a nie żyletki do tego. A o co biega? No gro ludzi chciałby zacząć golenie takimi szabetkami spróbować i od razu na moszcza. I to jest chyba moim zdaniem najlepsza alternatywa, przynajmniej w tym momencie to mówię, bo kolega powiedział, że mu się dobrze tym goliło, więc ja też tak uważam, że tak będzie. No ale jak tak nie będzie, to zmienię zdanie, ale gdy okaże się, że będzie to dobre golenie, wydaje mi się, że to jest fajna sprawa. Zakupiłem też chińskiego klona, bo któryś z kolegów na forum powiedział, że kupił i zakupiłem chińskiego klona. Znaczy nie jeden, wiele osób kupiło, no tylko kolega tam mówi, a udało mi się, w 8 dni przyszło, 45 zł mnie kosztowało, no to ja przegrzebałem troszeczkę to AliExpress. Najtaniej znalazłem chyba bodajże za 60 zł, no czyli 35% drożej. No ale na razie czekam 2,5 tygodnia, więc ja mówię, gro ludzi pisze, kupiłem coś w takich pieniążkach, czekałem 5 dni,
No mnie się nigdy nie udało ani niczego kupić w tak super pieniążkach, ani czekać tak krótko. No ale ja pewnie jestem tym jedynym, któremu się nie udaje, a wszystkim innym za to zawsze pykają dobre tutaj ceny. Ja nie mówię, broń Boże, tu do kolegi, bo kolega nawet mi linka podał i zdaję sobie sprawę, że na AliExpress często gęsto są jakieś takie chwilowe myki, że dzisiaj jest coś tańszego, teraz jak kupisz. Więc cena tamtego chińskiego też wcale droga nie była. Tyle, że podobnie będzie jak do tego, tyle, że bez żyletek. Więc zobaczymy. Na razie, na dzień dzisiejszy będę się tym golił. Pokażę Wam, jak się zakłada żyletkę, bo ja to sobie już tak sprawdziłem, szczerze mówiąc. Nawet spróbowałem założyć, jakąś wyciągnąłem starą z pudełka, ale teraz to chciałem Wam pokazać, jak to wygląda w rzeczywistości, jak przyjdzie do Was opakowanie. Do golenia użyję jeszcze dzisiaj kremu do golenia Weleda. Wyrobię go w miseczce od Paweł PKSA, a całość wyrobię pianę Romerą. Zwilżę teraz twarz, przełożę troszkę kremiku do miseczki, wyrobimy, nałożymy na twarz i wtedy będę zakładał tą żyletkę. Wilżę twarz. Zaraz dwudniowy. Zaraz dwudniowy. I już będziemy. Kremik przerzucony, już nie pamiętam jaki on był, ale jak został u mnie, to znaczy, że nawet mi no zapach taki przypomina mi, no zapomniałem, ale jak sobie przypomnę, to Wam powiem, no ale taki bardziej taki klasyczny lawendę, o, lawendowy zapach. I już wyrabiamy. Albo. Wyrabia się bezproblemowo. No, taki lawendowy trochę zapach. No, ale taki z tych zapachów klasycznych. Ale wydaje mi się, że za mało wycisnąłem pędzel i nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze potem go dorobić, ale to zobaczymy. Nie myślę na razie. Tak jak mówię, odkopuję wszystkie po kolei jakieś rzeczy, mydełka, kremy, które zostały u mnie, czyli te, z którymi mi się było ciężko rozstać, bo uważałem, że one jako tako mi zrobiły przyjemność, więc tak to wygląda. Dobra, wyrobiło się go. Jeszcze raz bliżej twarz. Więc takie dzisiaj golenie. System fag jak najbardziej ja lubię. I jestem sam mocno zainteresowany, jak to przejdzie. A kolega Tomek, on jest odkrywcą różnego rodzaju sprzętów, właśnie typu szawetki na system FAK, na Brzytwa Forum.org czy na Facebooku często opisywał te szawetki, pisał coś o nich, mówił, no jest jakoś mu też przypadły mocno do gustu, no i nie ukrywam, on właśnie takie rzeczy wynajduje. Jak się okaże, że ten sprzęt mi spasuje, albo inaczej, że da się nim dobrze golić i będę dogolony, i no oczywiście po to to nagrywam, żeby zobaczyć swoją reakcję na ten pierwszy raz, to powiem Wam, że kolega by tutaj, to musicie do niego po prostu pisać podziękowania, bo ci, którzy się wahają, a wyjdzie to wszystko dobrze, no to myślę, że mieliby świetny sprzęt na start. Mówię, paczka żyletek, 24 żyletki tam są, to mówię, no w moim przypadku to jest 3 golenia jedną, a są tacy, co po 8 razy się golą, więc to mówię, zależy od zarostu. Więc w moim przypadku to jest, mówię, 72 golenia. To już troszkę można się pogolić, przyjmując, że się golimy tam, nie wiem, 12 razy w miesiącu, to pół roku mamy golenia w przypadku takiego
takiego zestawu. To ja mówię, to w przypadku jak ja, 3 razy goląc się jedną żyletką. A ci co więcej, no to już, sami wiecie. Dobrze, robimy to. Czyli sięgnę po żyletkę. Żyletkę wysuniemy, bo ją trzeba wysunąć. Żyletka wysunięta. I teraz biorę ten plastikowy zestawik i momencie, położę żyletkę. On się otwiera nam od czoła. O. Po otwarciu mamy tutaj takie, nie będzie widać, takie wystające piny. I na tych pinach układamy żyletkę. Musi nam to się tu i zamykamy tego sprzęta. Teraz bierzemy szawetkę i próbujemy zamącić. Pyk. Zamącone. A teraz próbujemy się ją golić. No, żyletka wystaje. Zobaczymy, co to kurde będzie. Powiem wam, bardzo lekki sprzęt. Jak dla mnie, jednak za lekki. Samogolenie na razie jest dobrze, ale dla mnie za lekki. Jakoś bym musiał chyba sobie to troszeczkę dociążyć, bo faktycznie bardzo, bardzo lekki jest. Ale samo golenie, powiem, niczym się nie różni od golenia szabetkami tamtymi. Znaczy, no może, no niczym to też bym tutaj styganił. Widzę tutaj, że przez to, że jest lżejsze, to tak mam, jak gdyby leciutko mi to skacze, ale leciutko. Dodatkowo zauważyłem, że większy kąt bardziej mi od ciała odstaje ta szawetka. Bardziej muszę ją tak od ciała odchylać. Bo powiem wam, po zamontowaniu tej żyletki ona jest, no jest jeszcze grubszy, ma tą krawędź trzymającą niż Feather Artist Club, ten SS. Jeszcze grubszy nawet. Więc tutaj stąd. Powiem wam, to jest kwestia przyzwyczajenia. Przyzwyczajony jestem do szabetek jednak znacznie cięższych, tych co się nimi golę. Ale samo golenie, jakby w moim przypadku było troszeczkę cięższe, to już byłoby naprawdę super. Teraz jest bardzo dobrze. Kwestia, tak jak mówię, no jakby się okazało, że tam mi zostaje, to będę się golił bardzo elegancko. Po pierwszym przejściu super to jest. Trzymanie tego bardzo fajne też. Nie widzę problemów tu. Jedynym mankamentem to jest dla mnie, to jest za lekki sprzęt, ale w uczuciu, w goleniu się wydaje taki mocno bezpieczny, taki no fajny. Po pierwszym przejściu, niecałym, mogę potwierdzić to, co Tomek mówi. W tych pieniądzach to nawet nie jest alternatywa. To jest mistrzostwo świata. Naprawdę mistrzostwo świata. Bo dogala bardzo ładnie. No kurde, po pierwszym przejściu. No ale tak jak ze wszystkimi. No, dobrze się to trzyma w ręce.
Dużo miejsca na kciuka jest. Tu może nawet drugi palec oprzeć na ogonku. Tyle, no, że dla mnie jest leciuteńkie. Ale jest proste. Znaczy powiem tak. Tu jeden taki mankament, który ja na przykład widzę. Żyletka przez to, że jak nam wchodzi ten plasticzek, to żyletka się zaczyna dalej niż srebrny uchwyt i kończy się dużo wcześniej. Więc mankament dla mnie to kwestia przyzwyczajenia się, bo jednak w tamtych szawetkach przód żyletki jest bliższy tutaj szpicowi szawetki i ten tył troszkę nas to przekłamuje. Wydaje mi się, jak ja jechałem teraz tak z góry, że chwytam większą część ciała, a tu już mówię, tu już od tego miejsca gdyby nie ma żyletki. Więc to jest taki mankament, albo i nie mankament, to jest kwestia przyzwyczajenia się do pracy urządzenia. No powiem wam, pierwsze przejście jest naprawdę dobrze. Powiem wam, chyba kurwa Tomek miał rację, że to jest naprawdę fajny sprzęcik, a za te pieniądze też nie ma co mówić. Oczywiście trzymanie sprzętu oryginalnej szawetki, na przykład Federowskiej SS, jest cięższa, jest lepiej wyważona. To jest taka lekka, trzeba się nauczyć, ale jak najbardziej to jest alternatywa dla osoby, która zaczyna się golić, chciałaby zacząć szawetką, chciałaby się nauczyć, jak najbardziej na początek to jest bardzo dobre. Wydaje mi się, że jakby się to tej osobie spodobało, a byłaby trochę zajawiona w kierunku tradycyjnego golenia, to pewnie by kupiła sobie już jakąś przynajmniej z wyglądu lepszą, ale wiele osób myślę, że pewnie na tym się mogło zatrzymać, bo no zobaczymy, jestem po pierwszym przejściu, zobaczymy jak będzie po drugim i po trzecim, ale już po pierwszym widzę, że nie ma z tym żadnego problemu. Więc tak, w rzeczywistości kupujemy szawetkę w cenie ostrzy, albo dostajemy szawetkę do ostrzy jako dodatek, bo mówię, no 65 zł plus koszty przesyłki. No, mnie to wyszło 72 z groszami, ale są ludzie, co mają te punkty Smart, coś takiego na Allegro, jak robią dużo zakupów i wtedy mają te wysyłki w cenie, bo robią dużo zakupów, no to tam raz miesięcznie sobie jakiś abonament za to płacą i już mają przez wszystkie zakupy w cenie tego abonamentu. Nie znam się na tym, nie korzystałem z tego, nie mam punktów Smart. No Allegro nie kupuję za często, ale Allegro ludzi mówi, że ci co kupują, to jest dobra usługa, więc pewnie tak jest. No mówię, nie znam się, więc mnie sumarycznie 72,50 to wyniosło, gdzie mówię, jak ktoś chce kupić paczkę żyletek, to wziąłbym to, miałbym paczkę żyletek i od razu sprzęcik. Żyletki Kai, bardzo fajne żyleteczki, oczywiście japońskie. Bardzo ostre, dobrze golą. Kai, Feder, wszystko bardzo dobrze goli, jeżeli chodzi o te żyletki. Troszkę zamilkłem, żeby się wsłuchać w to golenie. No mówię, dla mnie jedyny mankament to, że jest za lekkie, ale to jest dla mnie, to jest moje odczucie, ponieważ jestem jednak przyzwyczajony do cięższych sprzęcików i to jest jedyny mankament tego urządzenia, jaki ja bym tu widział. A jak ktoś wcześniej się nie golił szabetkami, to pewnie w ogóle tego nie odczuje, czy tam brzytwami, tym bardziej, bo dobrze.
Jest dobrze, no jest dobrze, jestem zadowolony. Naprawdę, bo sprzęcik bierzemy z sobą gdzieś. Nawet jakbyśmy go zostawili, to niechcący oczywiście by nam zginął, zniszczył się to. Tylko z ciekawostek. Dwie ciekawostki, głośnie. Druga sprawa. Nigdzie nie widziałem tego sprzętu, aby człowiek sobie chciał kupić samą taką szabetkę. Trzeba ją kupić w tym zestawie. Więc to taka ciekawostka. Bardzo fajnie, naprawdę, bardzo, bardzo fajna sprawa. Troszkę więcej wagi i ja już bym w ogóle, no powiem wam, drugie przejście, świetnie jestem dogolony. Super. Lecimy z trzecim nakładaniem kremu i po zabawie. I mogę śmiało w tym momencie już powiedzieć, już po pierwszym przejściu, że nawet bym tego alternatywą dla szawetki na system FAG nie nazwał, bo to jest pełnoprawny sprzęt. Fakt, że wizualnie w dotyku wygląda jak zabawka dla dzieciaków, ale jak najbardziej spełnia swoją rolę. Jak najbardziej spełnia swoją rolę, Tomek, tu miałeś rację. Dla mnie, ja w tym widzę mankament, jest za lekkie. Dla mnie jest jednak stanowczo za lekkie i to sporo za lekkie. Ale ja odkąd pamiętam, zawsze wolałem cięższe maszynki, cięższe brzytwy, więc to jest moje po prostu jak gdyby... Podpowiedzcie mi, jakie to słowo chciałem powiedzieć. Moje. No, moje wszystkie sprzęty, które po prostu posiadam, są zawsze cięższe. Ja je po prostu lubię w specyfikacji takiej, jak ja lubię, czyli żeby to troszkę ważyło. A jeżeli ktoś lubi lekkie sprzęty, lekkie maszynki, jemu to nie przeszkadza, to będzie bardzo zadowolony. Więc w tym momencie, jak gdyby opinia, którą mówię do was, to jest opinia, tak jak wszystkie te opinie, opinia. Jak ja to czuję, jak ja to odbieram. Jako sprzęt jest to sprzęt pełnowartościowy, goli bezproblemowo. Dla mnie znacznie mówię za lekki. Nie ważyłem go, ale znacznie za lekki. Ale świetnie, naprawdę świetnie do gala. No, jestem super. Dogolony. Żyletki FAG w ogóle są bardzo fajne, bo one bardzo dobrze w tych sprzętach działają. No, super. Bałem się o tego dziadka tu i wreszcie go chwyciłem. Starałem się go omijać, ale nie dało rady. Przy trzecim przejściu go chwyciłem.
Ja mam tutaj sypka na szyi, którego notabene gdzieś tam próbowałem wycisnąć. Poczekajcie, wezmę troszkę papieru i go wycisłem. No tylko co z tego, jak go dzisiaj nadszarpnąłem. Gąbka tu. No i koniec chyba. Opowiem wam. Mistrzostwo świata. Chyba jeszcze jedno miejsce gdzieś tu wyczułem. Poczekajcie. O właśnie. Jest. Pięknie. Pięknie, proszę Państwa. Puczę twarz. No i po zabawie. I powiem Wam, bardzo, bardzo mi się spodobał ten sprzęt. Jeżeli chodzi o golenie, bo wizualnie to mówię, no zabawkowy, ale spełniający 100% tego, co ma robić, czyli golić. I co? I ogolony jestem świetnie. Ogolony jestem świetnie. Zacięć nie zaliczyłem. No tu miałem strupek, tu wyciśniętego dziadka, więc wreszcie ten strupek został przeze mnie ścięty, ale dogolony jestem super, tak jak brzytwą. Jak inną szawetką, więc nie powiem złego słowa, bardzo, bardzo fajnie jestem dogolony. Dobra, po goleniu Brutal Grand. Odkupuję też różne wody, żeby poprzypominać sobie wszystko. Troszkę się nalało. No, ładnie pachnie. Zapomniałem o nim, on ładnie pachnie, skubane pióro. Naprawdę fajnie. Go nalałem, ja pierniczę. Brutal Grand. No, będzie mi się z tego, kurde, teraz sączyło z tej szyi, bo... No, bo przecież, kurde, taki dziadyga. Jeszcze chyba do dociśnięcia raz, trzeba go troszkę się nad nim poznęcać. Brutal Grand. I powiem Wam, no, Intesa... Naprawdę robi mi robotę. Bardzo, bardzo fajny jest ten kremożelik. Bardzo fajny. Bardzo, bardzo fajnie mi się po nim twarz czuje. I dodatkowo ma jeszcze efekt chłodzenia, co jest bardzo dobre na takie gorące dni. Proszę Państwa, jestem po goleniu. Po bardzo dobrym goleniu w rzeczywistości. Po bardzo dobrym goleniu. I powiem Wam, że sprzęcik za 65 zł łącznie z paczką żyletek jak najbardziej jest pełnoprawnym sprzętem do golenia. Możemy się nim ogolić bez problemów. Problemem możemy być tylko my i nasze umiejętności w operowaniu takim sprzętem. Poza tym żadnych problemów tu nie widzę. Jakbym się z nim zaczął golić, zapomniałbym o wadze innych sprzętów, to już w ogóle byłaby gitara. Dla mnie, bo to są moje odczucia, jest mankamentem największym jest waga sprzętu i ja bym chciał, żeby to ostrze było bliżej szyjki, bo ja lubię tak przy szyjce, bliżej piętki tutaj.
No ale to jest kwestia, bo wszystkie sprzęty takie mam. Jestem przyzwyczajony, więc tak naprawdę w tym momencie to tylko moje przyzwyczajenie do innych sprzętów. Tutaj najwięcej, największy ma wpływ na odczucie, ale samo golenie, sam przebieg, samo dogolenie, rewelacja. Proszę Państwa, ktoś ma ochotę na szawetkę systemu FAK, żeby nie mieć problemów z zamontowaniem żyletki, żeby mieć od razu na start żyletki, poleciłbym ten sprzęt, spokojnie, z czystym sumieniem powiedział. Wizualnie no wygląda średnio, zabawkowo, ale w rzeczywistości to całkiem fajny sprzęt. Bardzo Wam dziękuję. Za dwa dni, czyli kiedy? Dzisiaj jest to czwartek. W sobotę lecimy z goleniem drugą z trzech ostatnich maszynek, czyli przedostatnią. I potem nam zostanie jeszcze jedna maszynka. No i odsyłam Rafałowi wszystkie maszynki. W międzyczasie pewnie wpadną nowe i będą to golenia bez przerw, będą non-stop. W międzyczasie wpadną może jeszcze ze dwie maszynki od innego kolegi, ale to dopiero powiem, jak wpadną. Więc pewnie będzie co pokazywać, więc na razie nie pozwolę sobie Wam odpocząć ode mnie. Ja sobie szczerze mówiąc też nie odpocznę, bo już kilka razy tak myślałem, tak bym sam się może ogolił na pełnym luzie, nie musiał być spięty, żeby źle nie wypaść. No bo już faktycznie chwileczkę się golę przed Wami i to naprawdę cyklicznie co dwa dni. Dobra, ale nie ma co marudzić, nie ma co narzekać, mnie to bardzo cieszy. Zapraszam Was oczywiście wszystkich na forum Żytwa.org. Tomek, dzięki za polecenie sprzętu, który jest naprawdę sympatyczny. Zapraszam oczywiście również tak samo do siebie tutaj na swój kanał. Jak ktoś ma ochotę, niech zaglądnie. Może zawsze skorzystać z jakiejś mojej rady, albo nie rady, tylko tutaj moich odczuć, które pokazuję podczas golenia się różnymi sprzętami. A na chwilę obecną jeszcze raz wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło i do następnego. Za dwa dni widzimy się z powrotem u mnie w łazience i lecimy z maszynką. Strzała, lupa, hej, cześć.